Procesja w gminie Nędza już po raz 40. Dzień dobry, dzisiaj środa, trzeci dzień kwietnia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Procesje konne w 2022 roku wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Organizowane są do dzisiaj w powiatach gliwickim, oleskim, strzeleckim i raciborskim. Jedna z wielkanocnych procesji organizowana w powiecie raciborskim odbyła się po raz 40 w gminie Nędza. Zapraszam na relację z tego wydarzenia. W Zawadzie Książęcej w poniedziałek wielkanocny odbyła się tradycyjna procesja konna w formie kolorowego widowiska, która corocznie przyciąga wielu obserwatorów. Rajtowanie w gminie Nędza to wydarzenie religijne, podczas którego uczestnicy modlą się o urodzajne plony. W barwnym korowodzie, który wyruszył sprzed kościoła świętego Józefa Robotnika, udział wzięły żywe konie oraz konie mechaniczne lokalnych rolników, przystrojone w kolorowe akcenty świąteczne i wiosenne. 40. procesja, więc to już jest taka zawsze okrągła trochę rocznica. Poza tym jest idealna pogoda, no wręcz coś fantastycznego. Już w Zawadzie to jest taki okres, kiedy od samego roku, od początku roku każdy wie, że poniedziałek wielkanocny to jest ta część, którą trzeba zarezerwować na procesję. Przede wszystkim tradycja, kultywowanie tych tradycji, bo to jest ważne, żeby te tradycje nie zamarły. 40 w tym roku, czyli wyjątkowa, na pewno jest to ważne. Tutaj hołd i podziękowania dla osób, które podejmują się corocznie tej organizacji, bo bez tych ludzi by tej procesji po prostu nie było, a jest to ważne. W tegorocznej procesji zawadzkiej Anna Iskała po raz ostatni brała udział jako wójt gminy Nędza, ponieważ w najbliższych wyborach nie kandyduje już na to stanowisko. Tym bardziej jest to dla niej wyjątkowe wydarzenie. Ja to bardzo emocjonalnie w tym roku przeżywam, dlatego że to jest właśnie moja ostatnia taka procesja, bo rzadko się zdarza, że wójt sam rezygnuje, a nie usuwa się go. I w tym momencie mogę sobie tak jakoś to troszeczkę inaczej wszystko przedstawić. W pewnych momentach z pewnymi ludźmi mogę się już pożegnać w współpracy. Tak samo tutaj mogę powiedzieć, że to jest moja ostatnia procesja, więc to się wszystko tak pięknie domyka. Natomiast Anna Iskała kandyduje w tych wyborach samorządowych do Rady Powiatu, aby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe i z poziomu powiatu zadbać o gminę Nędza, z którą jest bardzo związana. Chcę w powiecie i zaznaczam zaraz, ja nie mam żadnych zamysłów władczych, jeżeli chodzi o powiat. Mam tego władztwa już dosyć, tego chciałabym być najnormalniejszym radnym, który nie tylko o powiat dba, ale w tym powiecie dba głównie o tą gminę też, która jest mu najbliższa, czyli o gminę Nędza, bo czasami starosta obecny jest świetnie zorientowany, bo też człowiek, który z gminy Nędza wyszedł, prawda, ale czasami bywają takie momenty, że trzeba coś podpowiedzieć, tu zrobić, tam zrobić, a jeżeli się to robi powiat plus gmina razem, efekt jest zawsze lepszy. Koniec kadencji to dla wójt Anny Iskały również czas podsumowania wielu lat pracy dla mieszkańców gminy Nędza i spełniania się na tym stanowisku. Obecnie wójt jest spokojna, że zostawia gminę w doskonałej kondycji, z kolejnymi rozpoczętymi i zaplanowanymi projektami, które ma nadzieję będą kontynuowane przez jej przyszłego następcę. Ja mam taki bardzo optymistyczny charakter, więc ja zwykle zapominam już po 5 minutach. Bardziej przeżywam, jeżeli według mnie coś powiedziałam niewłaściwego jakiejś osobie, czy jakoś tak niewłaściwie się zachowałam, to bardziej. Ale tutaj nie mam jakichkolwiek takich rzeczy, które bym z przykrością wiązała. Akurat jechałam dzisiaj z synem i tak z taką dumą mu pokazywałam. Tu kanalizację kończymy, tu zaczynamy, tu pójdzie to koleżeczkę dalej. Ten następca ma przygotowany cały front robót do tego, żeby tylko dalej tak to prowadzić. Wójt Anna Iskała wspomniała też, jak pamięta wcześniejsze procesje, w których brała udział w czasie swojej ponad 17-letniej kadencji na stanowisku wójta gminy Nędza. One wszystkie są bardzo emocjonujące. Czasami są emocjonujące z powodu tych doznań różnego rodzaju. Czasami z tego powodu, że jest tak zimno, że dojechać do końca to jesteśmy właściwie skostniali już na końcu. A tutaj dzisiaj faktycznie to jest jedna z piękniejszych procesji, dlatego że wszystkie takie składniki się naraz nakładają. Ja poza tym za każdym razem jak patrzę, szczególnie na panów tutaj na tych przyczepach, to myślę o tych, którzy zawsze byli, a już ich nie ma. I to zawsze
były to takie osoby, które no nierozłącznie mi się zawsze z tą procesją wiązały. I teraz też już widzę, że niektórzy są bardzo schorowani, niektórzy już odeszli, ale to jest też taka pewna rzecz, która się wpisuje w tą historię. Procesja konna w Zawadzie Książęcej gromadzi już kolejne pokolenia hodowców koni oraz rolników. Od lat przyjeżdżają również widzowie z sąsiednich gmin, aby podziwiać to wyjątkowe wydarzenie. Samych ludzi odwiedzających i oglądających jest to na pewno też uzależnione od warunków atmosferycznych, bo pamiętam tutaj procesję, kiedy jechaliśmy praktycznie w deszczu, prawie że w śniegu. Dzisiaj jest piękna pogoda i myślę, że tych ludzi na pewno będzie dużo, ale jest potrzeba, bo to pokazuje w czasie trasy. Widzimy ludzi, którzy wychodzą ze swoich posesji, obserwują, ale już widać, że się zjeżdżają ludzie i też nie są tylko mieszkańcy naszej gminy, bo dopytują o trasę, dopytują mniej więcej jakimi sredstwami do siebie, czyli oznacza to, że nie są to mieszkańcy naszej gminy, a przyjeżdżają, bo ich to interesuje. Wydarzenie odbywa się zawsze w szczególnych intencjach związanych z urodzajnymi plonami ziemi. Uczestnicy procesji obeszli pola, a modlitwa tradycyjnie odbyła się przy miejscowych kapliczkach. Co roku, w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, wyruszamy w procesji, aby uprosić Pana Boga i Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego o dobre tegoroczne urodzaje na polach, w ogrodach. W tym roku jest to o tyle ciekawe i radosne, że to jest już 40. procesja konna, błagalna na pola. Organizatorzy procesji konnej co roku dbają, aby tradycja była ciągle żywa, a mieszkańcy i władze gminy Nędza wspierają ich w tych działaniach. Jeżeli wioska i ludzie pomagają i jak jest dobra współpraca z urzędem, z panią wójt, to wszystko damy radę zawsze zrobić. To nie jest moja pierwsza procesja, jestem już drugą kadencję, która teraz się kończy, więc to już jest moja 9. tak naprawdę jako sołtysa. W tym roku pogoda dopisała, mamy dużo ludzi przyszło, dużo koników, więc myślę, że ten dzień będzie naprawdę bardzo fajny. Poświętujemy, pomodlimy się, to jest procesja błagalna jednak. Myślę, że to jest przede wszystkim ta tradycja u nas. Przygotowania do wydarzenia trwają już dużo wcześniej, przed poniedziałkiem wielkanocnym. Organizatorzy z przyjemnością przygotowują corocznie wydarzenie. W tym roku na zakończenie procesji konnej zaprosili wszystkich uczestników na bezpłatne wspólne biesiadowanie przy swojskich przysmakach. Składa się na to sporo rzeczy, które trzeba zorganizować, natomiast jest to sama przyjemność dla nas. 34 konie. Najczęściej tutaj z okolicy, z najbliższych parafii, tutaj z najbliższych sołectw. No i przede wszystkim nasi tutaj mieszkańcy, którzy posiadają też konie, to przede wszystkim oni. Jubileusz mamy takie malutkie w tym roku. Częstujemy tutaj wszystkich uczestników kawą, kołoczem tradycyjnym śląskim. Oczywiście jeszcze mamy kiełbaskę z grilla, bigos. W kolorowej kawalkadzie konnej brali udział również przedstawiciele młodego pokolenia, którzy w przyszłości niewątpliwie zadbają o podtrzymanie tej wyjątkowej, tradycyjnej procesji. Fajnie, że możemy się tak wszyscy jednoczyć, wszyscy wychodzimy, wszyscy pokazujemy, co mamy, kto co ma, jaką bryczkę, to też jest ciekawe dla nas zawsze, więc co roku sobie podglądamy sobie konie. No i właśnie ta społeczność taka, że jesteśmy wszyscy razem, wszyscy możemy później świętować, bo wiadomo, że po procesji spotykamy się wszyscy pod namiotem bodajże i będziemy razem świętować ten dzisiejszy dzień. O, tu mamy młodego jeźdźcy, ona naprawdę świetnie jeździ na koniach, więc myślimy, że za rok to już pojedzie Otylia za nami na swoim koniu, bo Otylia też posiada swoje konie. Tym razem jesteś z nami na bryczce, ale już za rok to myślę, że już wsiodło i... No i chyba nawet tutaj w te wyścigi będziemy ją pchali, żeby ruszała i żeby się goniła trochę, nie? Tutaj z koleżankami i kolegami. Obecni byli też miłośnicy procesji konnych, którzy w Zawadzie Książęcej gościli po raz pierwszy. Przyzwyczajam się tak powoli, sukcesywnie. Zawsze jest pierwszy raz. A jak pan długo? Jak długo? 2-3 lata. Tu w tym miejscu jesteśmy pierwszy raz, ale jeździmy po takich uroczystościach. Jest to tradycja, miło i fajnie, że to wraca wszystko, bo kiedyś to było mocno, później gdzieś to zanikło. Wśród uczestników były też osoby, które od dzieciństwa biorą udział w takich wydarzeniach, łącząc swoją pasję do sportów konnych z tradycją wielkanocną. To już od młodych lat tak naprawdę te powożenie bryczkami gdzieś tam króluje u mnie, więc nie jest to jakieś takie aż bardzo trudne. A w takiej procesji konnej chętnie bierzesz udział? Tak, co roku. Jest to jakaś zabawa gdzieś tam, przy strojeniu tych koni to też jest wyczyn, bo trzeba te konie myć, brokatować. No jest to nie lada wyczyn, ale zawsze to gdzieś ten taki fun jest z tego tam ubierania tych koni i strojenia na procesję. W
W strojenie koni i przygotowanie bryczek włączają się również przyjezdni z zagranicy. To wyjątkowy czas wielkanocny i wyjątkowe wydarzenie w gminie Nędza, a przygotowania do procesji łączą mieszkańców gminy oraz odwiedzających ich rodziny gości w okresie świątecznym. Ich habe gestern die Pferde fertig gemacht und ja. Wczoraj wnuczka pucowała koniki i wózki, nie? Jak się podobało? Pięknie. Pięknie. Super schön, sag mal. Super schön. Pięknie przygotowana jubileuszowa procesja konna w zawadzie książęcej została dodatkowo wzbogacona słoneczną aurą. Władze gminy Nędza, organizatorzy, uczestnicy oraz goście w tym roku spędzili wielkanocny poniedziałek w wyjątkowej, wiosennej i świątecznej atmosferze. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na film, który jest podsumowaniem kończącej się kadencji władz powiatu raciborskiego.